Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie w LEGO City i dzisiaj przed nami naprawdę jedna z lepszych misji w tej grze. Bardzo fajny klimat będzie panował w tym muzeum, gdzie będziemy musieli wykraść Tyrexa. Tak więc taki jest dzisiaj tutaj nasz główny cel, więc mi nie pozostaje nic innego jak po prostu tutaj się udać do misji i ją sobie wykonać. Ellie, I'm at the museum, but I don't see a way in. Yeah, I checked the blueprints. The only way in is from the rooftop, but there's no way to climb up there. It's okay. I've got an idea. Are there any taller buildings around here which can be climbed? Maybe the art gallery. Why? I just got hold of a chicken. I can use it to glide from the art gallery's roof to the museum's. Wow, that is not a sentence I thought I'd hear today. Good luck, Chase. No dobra, słuchajcie, kurczak zdecydowanie nam tutaj pomoże. Tylko ktoś mi chyba zawinął moją furę, którą tutaj przyjechałem. No zdecydowanie tak, ale jako że jest to powiedzmy GTA w świecie LEGO, to w każdej chwili, jak wiecie, możemy sobie tutaj furkę jakąś pożyczyć i podjechać do galerii, obok której byliśmy. Tutaj była misja, w której to goniliśmy jakiegoś złodzieja obrazów. Była też tutaj ta Mona Lisa, którą ktoś porysował. No i gościmy tutaj po raz kolejny, tym razem mając już strój rolnika, więc między innymi możemy sobie tutaj podlać kwiaty i udać się na samą górę. Widzicie? Taki będzie tor przejścia. No i na górze będziemy mogli sobie aktywować tą naszą kurę, dzięki czemu będziemy mogli sobie bardzo na długi dystans przelecieć. Okej, okay. Weźmy jeszcze tutaj to, ogarnijmy. Aha, zastanawiałem się, po co mamy tutaj trzy doniczki. Ja się okazuje, że po prostu tylko jedna jest właściwa, więc trzeba było tutaj odpowiednio sobie podlać, czy też zgadnąć, która roślinka pozwoli nam się wspiąć, dobra. Kurczaka chyba mamy w kieszeni, że tak go raz na jakiś czas słychać. Okej, okay, i teraz co? Rozwalmy to. A proszę, mamy tu przejście. Powiem wam tak, udała się twórcom tutaj ta zagadka, ponieważ praktycznie wszystkie kolory musiałem sprawdzić. Nie, troszeczkę czasu mi to pochłonęło. Dobra, tu mamy jakieś kwiaty. Podlejmy sobie je, żeby się udać na górę. Dobra. Jak ja lubię, jak mi wszystko wychodzi za pierwszym razem. Po czym spadłem i powtórzyłem. Nie, dobra. Jest okej. Teraz pytanko, jak tu przejść? Teraz tak, tędy mam iść, czy drugą stroną? Wydaje mi się, że drugą stroną jest przejście, chyba że ewentualnie tutaj coś. Nie, tutaj raczej nie przejdziemy. Wydaje mi się, że musiałbym tutaj. Ale nie, bo to jest na takim poziomie. Może to trzeba porozwalać dokładnie. Kurde, dobrze, że tam nie zaryzykowałem, bo chciałem wskoczyć. Chciałem, mówię, tam gdzieś może przejdę. Ja się okazuje, że tutaj mamy jakąś wyskocznię pewnie, albo nie, mamy. Coś takiego. No. Okej, dobra, jesteśmy. No i to już ostatnia prosta, słuchajcie. Trzeba w ten sposób tutaj przejść. Pamiętam, że jak grałem pierwszy raz w LEGO, to miałem z tymi klockami tutaj z podejściem, bo w takich klockach dosyć spory problem. A teraz już idzie na luzie wszystko. Dobra, tutaj rozwalmy. Pewnie jakaś doniczka będzie. W ogóle wysłyszycie tą tutaj kurę ciągle, która tam gdacze? Bo ja tak. Zastanawiam się, gdzie on ją. Może ją trzeba pod kapeluszem? Jest to możliwe. I teraz kurde. Wejdziemy sobie tak na górę. Nie, na górę się nie da wejść tutaj za bardzo. Ale obawiam się, że mogę tutaj nie dolecieć. I byłby to problem dosyć spory. Idealnie w te kręgi tutaj wlecieć.
No i tutaj gdzieś na górze powinno... O, to mamy, zobaczcie, mamy tą, świnię górską. Dobra, w ten sposób, żebym czegoś nie zepsuł. To co, lecimy. Zastanawiam się, co robi ta świnia górska tam na tym muzeum. Czy my coś z nią będziemy mogli zrobić, czy jak? No, aż policja po nas leci. Jakiś świadek zadzwonił na policję i powiedział, że jakiś rolnik lata na kurze. Jestem ciekaw, jaka by była reakcja jak policji. Pewnie bym był, byłaby ta osoba wyśmiana. Dobra, rozwalajmy to. Nie, nawet tutaj, słuchajcie, tej świni tam nie będziemy mogli chyba dojść, bo zwróćcie uwagę, że tutaj nie poskoczę. A nasza droga tutaj do tego jest tędy, co za tym idzie, a raczej tutaj nic nie zrobimy. Już prawie jesteśmy. O, i przy okazji mamy jakiś klocek. Przyda się na pewno, bo będziemy w tym muzeum musieli znowu klocki kolejne zbierać, żeby wybudować. Wiecie, jak w każdej misji coś musimy budować, nie? Coś dużego zazwyczaj. Jak była ciężarówka w banku i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Don't worry about this job, Chase. Consider it payback for how much the gift shop charged for that dinosaur pen when you were 11. Feathers. Four letters. Down? No, across. Kurde, no a było tak blisko, żeby tutaj nikt się nie dowiedział o tym, co tu się dzieje. Dobra, musimy sobie na sam początek poradzić tutaj z rywalami. Jest ktoś jeszcze, czy nie bardzo? Chyba nie bardzo. Kurczę, naprawdę bardzo miło wspominam czasy, kiedy wykonywałem sobie za pierwszym razem tą misję w muzeum. Jest nierewelacyjny klimat, takich, wiecie, amerykańskich muzeów, które są gdzieś tam często się pojawiają w filmach na przykład, które oglądamy sobie. I tutaj wszystko stało tak bardzo fajnie tutaj odwzorowane właśnie w tej grze. Mi tutaj ogólnie ta miejscówka bardzo przypomina też przy okazji film Noc w Muzeum. Pewnie oglądaliście, tam było chyba nawet kilka części. Tak więc jeśli podobał wam się ten film, to na pewno tutaj poczujecie nieco klimat właśnie jego. No i nie pozostaje mi nic innego, jak tutaj sobie pobuszować. Na razie nikogo nie ma. Ja tu pomału sobie już będę otwierał i wszystko robił, a ja wam odpalę teraz wideo rozmowę, bo pewnie do nas dzwoni i zakładam, że to jest nasza koleżanka. I just called Sheriff Huckleberry and he told me that he hasn't seen you in hours. Where are you? A lead came up, chief. And I think it points straight to Rex. So, not only have you ignored my orders, you're probably about to take something expensive again. Are you sure this is connected with Fury? Yes. Vinny's asked me to get the museum's robotic Tyrannosaurus Rex for someone. It can't just be a coincidence. That does sound like Fury's style. All right, I'll let you follow this one, McCain. But if it doesn't lead to Fury, then that T-Rex won't be the only extinct thing around here. No i proszę bardzo, mamy tutaj Formułę 1. Naprawdę takich wystaw. Ja wam przede wszystkim wystawy, które są w grze tutaj pokazane, wam zaprezentuję, bo one są naprawdę rewelacyjne. Postarali się tutaj twórcy, jeśli chodzi o to muzeum. I teraz wydaje mi się, że muszę sobie ubrać ten strój. Nie ten, co ja robię, ten strój.
Aj, kurczę. Mogła ta tutaj... Mógł ten bolid trafić w tych ochroniarzy, którzy do mnie lecieli. Ale... Spokojnie, też obiję z nimi porazę bez... Nie, jakichś dodatkowych wspomagaczy. Co my tu mamy w ogóle? This car holds the world speed record. When it was being flown from the factory, it fell out the back of the plane, reaching a terminal velocity of 500 miles an hour. O właśnie, słuchajcie. Tutaj też będziemy mieli na tych wystawach takie właśnie miejsca, gdzie możemy podejść i będą nam opowiadali ciekawostki o rzeczach, które gdzieś tam w tle się znajdują. Ale czy tylko mi ten głos, który tutaj widzieliście, kojarzy się strasznie z... tutaj prowadzących jeszcze w tamtych czasach, kiedy gra powstawała, Top Geara? Zobaczcie, słuchajcie sobie jeszcze raz. This car holds the world speed record. When it was being flown from the factory, it fell out the back of the plane, reaching a terminal velocity of 500 miles an hour. Kojarzy mi się ten akcent taki na maksa z tym, z postacią z Top Geara. Jeremy Clarksonem, tak więc nie wiem, czy wy też jakieś skojarzenia macie, ale ja jak najbardziej, słuchajcie. Tak więc, czy to przypadek? Nie sądzę. Oczywiście, kiedy zaraz oglądacie materiał, to już go nie ma w Top Gearze, natomiast cały czas prowadzi program motoryzacyjny i to bardzo fajny. Strój górnika, dobra, teraz coś się teraz pojawiło, że mi się wszystko miesza. O, tu będziemy mieć kolejną ciekawostkę, ale wiecie co, ja wam odpalę najpierw ciekawostkę, bo może to zaraz zniknąć wszystko. This steam locomotive was unveiled at the opening of LEGO City's very first train station. It wasn't used until 2 years later, when a second station was finally built. A nie, z tego co tutaj słyszę, to jednak ten głos jest jednakowy w każdym miejscu, tak więc... Tutaj chyba na siłę chciałem się doszukać po prostu jakiegoś easter egga, bo jest ich tutaj tak mnóstwo, że naprawdę czasami można się pomylić, tak jak w tym przypadku moim. This is the largest known silver LEGO ingot to ever be found in the Bluebell mine, discovered by Silas Fletcher when it fell on top of him. It was kindly donated to the museum by his next of kin. Kurde, ale mi się podobają te ciekawostki. Fajnie właśnie, że mogę sobie tutaj na moment się zatrzymać, posłuchać sobie, wy sobie możecie poczytać. Genialna sprawa, naprawdę podoba mi się to. I teraz tak, co my tu możemy zrobić? Aha, w ten sposób, dobra. I nam ciuchcia odjechała, o to nam chodziło. No proszę. Dobra. Co my tu mamy? Jakieś skarby chyba. A, kontynuujemy, dobra, co to jest? Aha, to będzie ten! Będziemy mogli sobie tego użyć jako podnośnik. Spoko. Tutaj się nie dostanę raczej, czekajcie. Ogarniemy sobie zaraz, tego też nie rozwalimy, to jest stałe i teraz to użyjemy w to miejsce, no dobra, okej. Zobaczcie, i mamy schody, jeżdżące schody. Dobra, kolejna ciekawostka będzie. This is the historic LEGO City Tram, which was sold by con artist Tricky Jimmy to no less than 12 separate customers, all of whom neglected to notice that their receipts clearly stated carriage is not included. Dobra, tego rozwalić nie możemy. Tam w ogóle coś jest, widzę, jakiś chyba klocek, tak więc przydałby nam się on. Natomiast na chwilę obecną tego nie przesuniemy. Tu też nic nie zrobimy. To możemy porozwalać, z tego coś możemy złożyć i mamy tutaj pistolet, dobra, znaczy farbę do pistoletu. Tak więc jej sobie tutaj użyjemy.
Okej, tu mamy jakieś chyba taśmy filmowe, o ile się nie mylę. Teraz pytanko, tutaj możemy gdzieś je położyć. Tutaj wiecie, też mamy jakieś miejsce pod napięciem. No niestety nie przejdziemy tam, bo na chwilę obecną nie mamy odpowiedniego stroju. Dobra. A nie, to jednak nie są taśmy filmowe. To jest po prostu maszyna do wydobywania ropy. Ja wam za wiele nie powiem, bo nie mam pojęcia o takich maszynach. Ale tutaj mamy ciekawostkę, a tak więc mogę wam ją odpalić. This oil derrick is over 100 years old. Oil derricks are named after their inventor, John Oil. No powiem wam, nawet nie wiedziałem. Tak więc Lego City bawi i uczy, jakby nie patrzeć. Fajne, naprawdę, to jest chyba najlepsza misja w grze. Z mojego punktu widzenia. Najmilej ją wspominam. A to dopiero naprawdę, uwierzcie mi, jest początek. Teraz tak, tutaj co my zrobiliśmy? Tutaj, a tutaj coś mamy, czekajcie. A, w ogóle przesunęliśmy to. Co my z tym możemy zrobić teraz? Dobra, musimy chyba zejść na dół, co? Zdecydowanie. Proszę. Nie mam pytań. No i mamy coś, co będzie nam dzisiaj bardzo, ale to bardzo przydatne. Dobra, no tak więc tutaj załatwiona sprawa jest. Tylko teraz pytanie, jak się udać na górę? Skoczę tam jakoś? Po tych kwiatach? Nie bardzo. No właśnie. A, tutaj. Dobra. Teraz tak, żebym czegoś nie przegapił. Posłuchajmy sobie czegoś o tym statku. This pirate ship was painstakingly reconstructed from 843 pieces dredged up from the bottom of the ocean. There were quite a lot of bits left over, so it probably wasn't a pirate ship before. Okej. Kurczę, jak teraz patrzę na ten statek piracki, to mi się przypomniało, że niedługo premiera nowych Piratów z Karaibów, tak więc za tym idzie. Już się nie mogę doczekać, aż pójdę do kina, sobie obejrzeć. Ostatnio pytaliście mnie właśnie na streamach, czy będę szedł na Piratów z Karaibów. Tak, będę szedł, bo lubię. Okej, mamy tutaj zdalnie sterowaną łódź, którą będziemy mogli zdobyć ten klocek specjalny. Dobra, teraz sobie to wyciągniemy. Zobacz, jaka technologia, kurde. Na szczęście nikogo nie ma w tym muzeum. No to też jakby, mimo że zacząłem to w dzień, co nie? To mam takie wrażenie właśnie, jakby to wszystko się działo w nocy, kiedy nie ma gdzieś tam ochrony. Znaczy ochrona jest, ale wiecie. Znaczy w sensie nie ma ludzi, tak? Jak nie ma ludzi, no to wydaje mi się, że jest to jakby w pewnym sensie gdzieś to wszystko za dnia, nie? Za w nocy po prostu. Nie ma żadnych ludzi, możemy sobie tutaj wszystko robić. Co tym idzie, no kojarzy mi się to strasznie z Noc w Muzeum. Bardzo fajny film swoją drogą. To możemy rozwalić? Dobra, nie rozwalajmy tego, niech to zostanie tutaj. Tutaj też nic nie zrobimy. Myślałem, że coś z tym statkiem będzie można zrobić, ale najwidoczniej nie bardzo. No to co? Lecimy na górę, co? Tutaj jeszcze ciekawostkę puszczałem. Tu mamy znowu jakąś ciekawostkę. Dinosaur exhibit. Great. Do I have enough bricks for that super build? I think I might. Co my tu możemy zbudować? Aha, możemy tu zbudować żółty diabeł. Nie wiem, czy to jest nam konieczne do zbudowania, ale zróbmy to. Mamy klocki, tak więc. Chyba tak, chyba to będzie konieczne. A, widzicie? Jednak to było zdecydowanie konieczne. I w ten sposób, no właśnie, tak mi się kojarzyło, coś z tym statkiem będzie tutaj związane w tej misji. No jest, tak więc zaraz sobie tutaj to ogarniemy. Zróbmy tutaj to. This diorama depicts the gathering of moon rocks, once thought to be an exciting new building material, as strong as normal rock, but 6 times lighter, until someone pointed out they'd been weighing them on the moon.
Okej. Okay. Wiecie co? Tu mamy, widzę jakąś... Ten, czekajcie, ja tam nie chcę wejść do środka, natomiast tak. Weźmy sobie strój ten. Nie, potrzebujemy inny kolor, dobra. Tutaj wam jeszcze to pokażę. Professor Patrick Palmer was the founder of Apollo Island, a scientist since he was 8. It took him many years to be taken seriously, as his pointy hair and maniacal laugh led everyone to believe he was either mad, evil, or both. No dobra, tylko teraz pytanie, jak nam się dostać? Bo tu możemy iść, ale możemy też iść na górę. Czekajcie, ogarniemy. Nie, tam nie ma w ogóle wejścia, więc potrzebuję tutaj w ogóle inny kolor. A czekajcie, jeszcze jedną rzecz sobie ogarnę. Tutaj tego nic z tym nic nie zrobimy, tak? No bo ja bym tutaj w ogóle chciał wejść do nich do środka. Ale sprawdźmy jedną rzecz. Zmieńmy sobie to. Nie wiem, czy to podziała, ale chcę sprawdzić. Nie, dobra. Tak więc na chwilę, bo są tutaj, nie uda mi się wejść. Tak więc będziemy musieli coś kombinować z tym statkiem. Wejść tam na górę, jakoś coś tam pokminić. Nie wiem co jeszcze, ale ogarniemy to. No właśnie, mamy teraz drabinę na górę. Możemy sobie wejść. Kurde, czasami się pojawiają takie problemy. Okej, dobra. Zmienimy sobie na rolnika, niech on tutaj popodlewa sobie troszeczkę. Przejdziemy się tutaj zobaczyć, tu nic nie ma, dobra. A i tu mamy wejście, więc spoko. To teraz tak, tu mamy wejście do tego. Tutaj mamy też wejście tutaj. Dobra, wiecie co, najpierw pójdziemy sobie tutaj do tego astronauty. Okej, tutaj będziemy mogli Chase'em coś zrobić. Co to jest? Aha, musimy to wrzucić i mu pomóc. Dobra, i w ten sposób pomogliśmy samym sobie. I w ten sposób, zobaczcie, będziemy się mogli teleportować do pewnie tego Patryka całego. Mojego imiennika. Okej, mamy zmianę tutaj. Okej, super. Wszystko się układa w całość. Aha, dobra, ogarniam. Dobra, to powinno wystarczyć chyba. Co? Tak? Dobrze myślę? Się nic nie zmieniło i nie wiem właśnie. Nie, czekajcie, teraz nie. No, teraz widzicie. Dobra, ale pytanie, po co była tam... Aha, dobra, ogarniam już. To platforma do astronauty, już wiem po co była. Po to, żeby tutaj się zrespić. A w drugą stronę to pewnie nie działałoby. Znaczy nawet jakby działało w drugą stronę, to i tak bym się stąd nie wydostał. Bo droga prowadzi wyjściowa tędy. Okej. Tu wam chyba wszystkie ciekawostki pokazałem, tak więc lecimy do kolejnego pomieszczenia. Zobaczcie, kurde. Mnie ganiają, a sami tutaj niszczą wszystko w okolicy. No i zobaczcie, jakie to jest fajne. Tak klimatyczne, taki klimat amerykańskiego muzeum. W tej grze jest fajnie pokazany, że... Jaram się tym, naprawdę. I może misja nie jest najlepszą, jeśli chodzi o takie, wiecie, pod względem akcji na przykład, tak, czy sposobu wykonywania misji, ale chodzi o samą lokację tej misji. Jest mega klimatyczna i tam fajne wspomnienia tutaj się pojawiają, nawiązujące do jakichś tam czasów starych, kiedy się oglądało Noc w Muzeum, czy jakieś inne filmy familijne. Gdzie gdzieś tam rodzinki chodziły do... Mogę to wybić jakoś? Dobra, wiecie co? Zajmiemy się tutaj wszystkim od początku. Tak, żeby tutaj nie zaczynać od końca, pójdziemy sobie od samego początku i ogarniemy temat.
place is impenetrable. Dobra. Tutaj mamy jakieś dinozaury latające. Posłuchajmy sobie na ich temat. One of the best known facts about pterodactyls is that they have a silent P, which they use to blind their prey before attacking. Just give up. You'll never get in. Dobra. Co my tu mamy? Aha, brakujący jakiś element, tak? Dobrze myślę? No to bierzemy to piórko i lecimy tutaj. Jestem w ogóle ciekaw, czy są jakieś klocki Lego? T-Rex? If I ran this place, it'd be right in the middle, being all roar. Czy są jakieś właśnie klocki Lego takie z serii dinozaurów? Ciekawi mnie, to muszę sobie sprawdzić. Dobra, rozprawmy się z nim. Gdzieś tam w miarę ogarniam tutaj, jeśli chodzi o serie związane z klockami Lego, ale takich dinozaurów to ja nie widziałem. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach. I teraz tak, już jestem pewien, że to będzie nam potrzebne do aktywowania, ten dynamit do aktywowania po drugiej stronie, ale odpalmy sobie ciekawostkę. This mighty dinosaur has a series of blade-like bones running along its back. Some scientists think it may have been used as a tool by bigger dinosaurs to cut bread. No dobra. Tyle nam wystarczy. To wrzucimy tutaj. Can I smell burning? Zabiję go czy nie? Nie, nie zabiło go. Poczuł i słuchajcie, się odsunął, tak więc przetrwał to. Dobra, odpalmy to. No zobaczcie, ile tutaj jest w ogóle tych gablot, gdzie możemy sobie tam pochodzić, posłuchać jakichś ciekawostek, aktywować jakieś różne tutaj zagadki, no coś rewelacyjnego. Dobra, tutaj wszystko ogarnięte. Teraz tak, teraz lecimy tutaj, ogarniemy sobie tą ciekawostkę. This dinosaur evolved extensive armor plating on its head, either because it was preyed upon by other dinosaurs, or because it was really clumsy. Mam go rozwalić? Nie, nie da się go rozwalić, dobra. To się właśnie zastanawiałem, taki... Wyglądał mi na takiego rozwalonego, dobra. Tutaj chyba nic nie zrobię, tutaj będę potrzebował właśnie troszkę większej siły. Chyba tego, Rexa Fury'ego, o ile się nie mylę. Tutaj tak samo. I tu pewnie coś wykonując, aktywujemy pewnie tutaj to i będziemy mogli jakąś furkę nową odblokować. Będę raczej starał się tutaj przejść sobie tą grę. Nie wiem czy na YouTubie, czy gdzieś tam poza YouTubem właśnie na 100%. Więc sobie to posprawdzam. Jeśli chcielibyście zobaczyć tą grę u mnie na kanale na 100%, to dajcie też znać w komentarzach. Tu byliśmy, tak? Tutaj wszystko ogarnęliśmy. Tu możemy wejść do środka ewentualnie jeszcze. Dobra. Tutaj coś jeszcze można zrobić. Dobra, rozwalmy to, żeby było łatwe przejście do tego dinusia. Although this peaceful dinosaur had a vegetarian diet, it was deadlier than a Tyrannosaurus Rex, as its massive size meant it would often accidentally squash smaller dinosaurs. No tak, może i mniejsze dinozaury gdzieś tam zjadał, ale z T-Rexem to wątpię, żeby miał szansę jakiekolwiek. Dobra, lecimy na górę, tutaj wszystko porobione już. Czekajcie, tutaj chyba jeszcze coś było, czy nie? Nie, tutaj żadnej ciekawostki nie ma. Dobra, to lecimy na górę, słuchajcie. Oh great. They haven't built the T-Rex exhibit yet. I better find some super bricks. You know, this is exactly how stuff like the Brontosaurus happens. No właśnie, nie musimy tutaj sobie zdobyć sporo klocków, więc będziemy wykonywali tutaj te zagadki sobie za momencik. Ale polecimy chyba, wiecie co, od samego końca.
Dobra, tu musimy coś zbudować, bo jak widzicie, ta ciekawostka nawet nie jest aktywna. Okej. This Sphinx is an exact copy of the one found near the pyramids, except with some of the missing details restored. When we asked museum visitors to vote on whether ours was better than the original, it won by a nose. Aha, jeszcze tego nosa nie widzicie, ponieważ chyba trzeba go jakoś aktywować, co? I hope this mummy's tomb isn't cursed. Chyba trzeba go jakoś aktywować, bo... A, musimy tutaj, dobra, ogarniam już. Musimy ustawić odpowiednio. Tu jest ok. A tutaj potrzebujemy jakiegoś żuczka. Dobra. A nie. I've got enough bricks to build that T-Rex now. To gdzie ten Sphinx ma nos? Co oni tu gadali, jeśli chodzi o długość nosa? Przecież on nie ma w ogóle. Chyba, że nos to jest to. Nie wiem, dziwne. Myślałem, że to się ta trumna jakoś tutaj się sklei z tym Sfinksem i będzie dlatego taki długi nos, ale nie. Jednak nie. Dobra. Tutaj z tego, co widzę, to będzie chyba... Czekajcie, co tu jest? Niestety czasami są problemy z kamerą. Na przykład tutaj nie wiem, co tam jest po drugiej stronie. Nie ogarniam tego. Rozwalmy to. Nie wiem, co to było za bardzo. Nie, to nie było nic. Dobra. Tutaj chyba możemy się przenieść. Czy nie bardzo? Nie, nie możemy się przenieść. No tutaj widzę, że jest ta platforma do przenoszenia się, do teleportu i tam przy tym dinozaurze na dole, tym wielkim, też był. Myślałem, że się jakoś przeniesiemy, ale chyba na chwilę obecną nie. Maybe there's something I can build around here. Coming soon, an exciting diorama showing what scientists believe our future will look like. Pending completion until we receive the model monkeys on horseback. No i niestety, słuchajcie, nie dam rady tutaj wam nawet pokazać, co za tym jest, ponieważ, o, chyba że w ten sposób. O, kamera bardzo słabo tutaj działa pod tym względem. Dobra, kolejna ciekawostka. These rare totems have been designed to spin around at great speed, mimicking the tribal dance of the people who built them. However, they are unable to mimic the latter stages of the dance where the participants fall over and moan about feeling ill. Hey, I can use them to build a T-Rex. That is lucky. Dobra. Aha, tutaj chodzi chyba o to, że w ten sposób stopujemy, tak? I teraz tak, tutaj potrzebujemy chyba zakręcić jeszcze raz i ten środkowy będzie już w stanie spoczynać, dokładnie. Jeszcze raz, trzeba zakręcić. Nie, musi być fioletowa góra. Okej, okay, tu jest ogarnięte. Tak, ten jest podobny, tak? Widzicie? Zresztą. Możemy jeszcze zbudować z tego. A! Możemy zbudować... Indiankę. Teraz tak, teraz ten trzeba wrócić. Potrzebujemy... Dobrze jest, tylko na dole jeszcze brązowy musi być. O, w ten sposób, idealnie. Idealnie czy nie bardzo? A nie, fioletowy musi być na górze, źle, źle, źle. To teraz, jak to zrobić teraz, żeby ten... Czekajcie, bo coś chyba źle zrobiłem. A, dobra, odblokował mi się klocek, spoko. Fioletowy, wszystko jest ok, tylko fioletowy powinien być na górze jeszcze. A, w ten sposób, idealnie. I jak widzicie, dostaliśmy klocek, super. Tutaj ogarnięte. W ogóle ile tu potrzebujemy klocków? 30 tysięcy, ja już mam, jak widzicie, więc spokojnie mógłbym sobie go wybudować. Ale jeszcze z chęcią wam pokażę, oczywiście... Jakby kolejne tutaj rzeczy w tym muzeum. To chyba w ramach ciekawostki tylko będzie. Coming soon, an exciting diorama showing the many uses of hay. No i tutaj nawet się nie dostanę, jak nie mam postaci Rexa Fury'ego, nie? Trzeba przejść grę, żeby go odblokować. O, a pan co robił tutaj? Tyle zwiedziłem tego muzeum.
A on tutaj cały czas stał, nic nie robił. Dobra, tutaj jeszcze chyba będziemy mogli wejść, bo tutaj już chyba nic nie ma, co? Czy jeszcze coś tutaj będzie? A nie, tu jeszcze coś będzie. Dobra. To idziemy obadać, co chodzi z tym. Nie, tego też nie aktywuję na chwilę obecną, dobra. A tutaj? Kurde, kojarzy mi się, słuchajcie, że ja tu kiedyś to wszystko, że ja w tym miejscu byłem. Kojarzy mi się właśnie ten człowiek prehistoryczny, ale jak widzicie, nie mogę, chyba że muszę jakąś inną postać mieć. Nie mogę tutaj nic aktywować, niestety. Nawet, słuchajcie, zablokowały się ciekawostki. Nie mogę niczego posłuchać, ale lipa. O, tutaj się pojawiła ciekawostka, nie, tutaj ciekawostka była cały czas odblokowana, ale lipa. O co chodzi? Tu ciekawostkę wam puszczałem, a tutaj się nie da aktywować tego. Chyba, że to właśnie jak mamy inne postacie będzie aktywowane, ale lipa, kurde, do muzeum przyszedłem. No w sumie bil... A, dobra, ogarniam, trzeba rozwalić to, dobra. Kurde, dobrze, że tutaj pokombinowałem troszeczkę, bo miałbym wyrzuty sumienia, jakbym wam tego nie pokazał, słuchajcie. Co my tu możemy zrobić? Czekajcie. Nie wiem, którym przyciskiem. A, w ten sposób. Kurde, ale fajnie, że mi się to... że ogarnąłem temat, bo naprawdę, bym był wkurzony, gdybym wam tych ciekawostek nie pokazał. One są fajne. To będzie pewnie Robin Hood, nie? This diorama depicts Robin Hood's less popular cousin, Robin Hoodlum. While he also stole from the rich, he never really got around to giving to the poor. Probably because he was too busy stealing from them, too. Dobra, tutaj też jak widzicie, możemy bez problemu sobie wejść i jeszcze dodatkowo pewnie jakieś klocki. Myślałem, że tutaj tylko Rex and Fury będę mógł wejść, bo tutaj ta skrzynia mi to sugerowała. Ale tutaj będziemy mogli sobie wyciągnąć pewnie klocek z tego miejsca, z tego sejfiku. Coś aktywujemy, ale co, to nie za bardzo wiem. Nie, na górę mam iść, dobra. Czyli tam pewnie też coś będziemy mogli sobie aktywować. Tam było faktycznie jakieś miejsce, gdzie coś można było włożyć, ale... No, ja mogłem tej babeczki tam, kurde, nie odblokowywać mu, bo chłopak dostanie teraz na głowę, jak ona będzie tak darła się cały czas. I co my tu możemy zbudować? Ach, chyba będziemy mogli dzięki temu tutaj wejść do środka, widzicie? Naprawdę, dużo bym tutaj ominął rzeczy, gdybym tego nie rozwalił. Dobra, wszystko tutaj, w tym. To lecimy teraz sobie tam. Została nam ostatnia gablota, którą możemy sobie aktywować. No właśnie, kojarzyłem, że jakiś tam kontakt, bo to nawet normalnie można na luzie do niego wejść. Spoko. O, temu zbudowałem faceta, więc raczej problemu nie będzie z darciem się. A tutaj? A, teraz możemy aktywować, dobra, coś. Czy mi się wydaje, czy oni w ten sposób koło wynajdą? Teraz traf, kurde, w to. No. No, czemu nie mogę trafić w to? No. Okej. Dobra, to mi się podoba i możemy przy okazji sobie wysłuchać ciekawostki.
This diorama depicts two cavemen inventing fire and the wheel. Due to complaints of inaccuracy, we have removed the third caveman, previously shown inventing the laptop computer. Dobra, słuchajcie, chyba wam pokazałem tutaj wszystko, co było do pokazania. Jeszcze zastanawia mnie tylko kwestia związana właśnie z tym... Aha, czekajcie, jeszcze muszę ogarnąć jedną rzecz. Jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi, bo... No nie wiem, przynajmniej mi się wydaje, że powinienem móc tutaj... O, aktywować to, czekajcie, zobaczmy. Aha, bo tutaj potrzebuję, zobaczcie, stroju innego. Stroju elektryka, żeby tutaj właśnie móc się teleportować. Dobra, czyli ogarniam. Tego nie da się na chwilę obecną zrobić, więc chyba będę chciał jednak wam to tutaj jakoś, nie wiem, może bym nagrał taki odcinek, gdzie pokazamy właśnie tylko jakieś tam... właśnie, to trzeba wszystkie, te wszystkie misje trzeba będzie powtarzać, więc zastanawia mnie to, czy po prostu nie zrobić wam takiego odcinka, gdzie pokażę wam na przykład urywki z tego miejsca, jak właśnie aktywuję inną postacią tutaj to. No nie wiem, jestem ciekaw, jak to sobie ogarnę, tak więc dobra. Przemyślę to, a tymczasem budujemy, słuchajcie, tyranozaura. Zobaczcie, jaki przeogromny. The Tyrannosaurus Rex was one of the largest carnivores to ever live until the birth of my uncle Dave, who can put away a meal like nobody's business. Dobra, chyba będziemy musieli na niego wejść, co nie? Dokładnie, zobaczcie. That's right, Chase. Keep it low key. Udało się wykonać całą misję. No chyba musicie przyznać sami, że naprawdę była interesująca pod względem ciekawostek, pod względem klimatu. Naprawdę, mi się osobiście to za pierwszym razem niesamowicie podobało i teraz jak grałem za drugim podejściem, tak samo. Zobaczcie, przy okazji udało się wszystko tutaj zebrać. Okej, kontynuujemy, zaraz sobie jeszcze wysłuchamy pewnie jakieś wideo rozmów. I got the T-Rex out of the museum. Do you want me to take it to your private buyer? Nah, he don't want anyone meeting him but me. I'll send you the location of the drop-off. Okay, Vinny. Hey, I know you're eager, Chasey, but this guy's bad news. Tell me about it. Sure. He's real impatient. Like he needs all this stuff yesterday. This whole business has changed. Time was, you took stuff to make a profit. But this feels different. Like there's something bigger going on. Yeah, listen to me. Going on like my mother. Just drop off that T-Rex. Kurde, ale zabawa jest. Hey, Chase, are you busy? Well, I'm kind of... Great. Are you getting close to finding my dad? Yeah. I'm on a job for a guy who I'm sure is working for Rex. Once I find Rex, I think I'll find your dad. You really think Rex has my dad? Is it because I testified against him? Rex is the kingpin. He must have something to do with your dad's disappearance. But I don't think it's because of your testimony. If it was, he'd just grab you, right? That's what I'd do. What? You know, if I was evil. Which I'm not. So what is Rex's connection to my dad? I don't know. But once I do know something, I'll call you. Thanks, Chase. Kurde, zobaczcie to. Może możemy zrobić ryk? Który wprowadza jakieś tutaj podmuchy wiatru. Mogliśmy tutaj też, zobaczcie, rozwalać wszystko w ten sposób nim. Mega zabawa, słuchajcie. Tutaj też mogliśmy rozwalić. Nie, tego chyba raczej się nie da rozwalić, czy da? Czekajcie, może troszkę się odsunę. Nie, nie da się tego rozwalić. Ale też przy okazji nikt tędy nie przyjedzie, dobra. No i to jest zakończenie misji, tak więc... Za dużo to się tym nie pobawiłem, ale zabawa nie zła. Chociaż zastanawiam się cały czas fakt. Jak wchodziłem na muzeum, był dzień.
Potem w muzeum wyglądało, jakby była noc, bo nie było ludzi. Ogólnie był taki klimat właśnie jak z filmu Noc w muzeum. A wychodzę i jest znowu dzień. No chyba, że robiłem wszystko przez noc. I nagle nastał drugi dzień, a ja tutaj nie poczułem zmiany czasu. No dobra, wejdźmy tutaj. Szkoda, że nie dali nam się powiedzieć troszkę bardziej, co nie? Tym Tyrexem. Nie wiem, magazyn mógłby być na przykład po drugiej stronie miasta. Byłaby niezła, naprawdę niezła zabawa. The T-Rex is at the drop-off point, Vinny. That's great. Yeah, just one more job and I can get my payment and wave goodbye to my private buyer, that creep. You're gonna meet him? I don't envy you. He sounds mean. Yeah, some people. They ain't like us, Chasey. They don't have class. Do you need help with his job then? I don't know. I mean, the other thing he wants is some boat from the fire department. Well, I got guys who can drive it, but, What's the problem? The keys to it are in the fire chief's safe. The only people who can get near to it are firemen. Whoever does the job would have to go undercover. You reckon you could do that? Yeah. I mean, I've obviously never done that before, but I think I could do it. Then the job's yours. Thanks, Chasey. I won't forget it. Okay, słuchajcie, tutaj sobie wezmę jeszcze tutaj, bo widziałem go wcześniej, mamy nowy pojazd. No i w tym miejscu, słuchajcie, przy tym pilocie, na którym jest, widziałem jakiś ogromny klocek, zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał, bo mi naprawdę niesamowicie podobała się ta misja. Hey, Chase, I've got some great news. Oh, hey there, Frank. What is it? I have been promoted! What? Wait, who by? Sheriff Huckleberry. He's made me head of tree-related crime. Ah. Are people stealing a lot of trees? Not since I've taken over. So, what you up to? Oh, the usual. Actual police work. I'm just going undercover for Vinny as a fireman. Aren't you already undercover? So, now you're undercover? Whoa! I'm going to get one of the fire department's boats for Vinny. Oh? And once I've taken it to Vinny, he's gonna go see Rex, and I'll follow him. Okay, Chase. As long as you're not stealing any trees. No, Frank. Speak later. Aye, aye! Over and out! No dobra, chyba że do nas nikt nie będzie dzwonił, tak więc w tym momencie zakończymy sobie odcinek. Dajcie znać, jeśli wam się podoba, łapkami w górę. No i trzymajcie się. Cześć!